Na podstawie obecności stwierdzam, że komisja ma forum i może obradować. Proponowałem wrzucenie porządek posiedzenia, na poparcie wrzucenie obrad 2. Sprawa zalewania nieruchomości w Białymstoku. Tutaj będę prosił Państwa w kolei o wypowiedzi, o przedstawianie, jak wygląda Państwa temat. Punkt trzeci, sprawy różne i wolne wnioski. W tym punkcie zrobię przerwę w komisji. Biorąc pod uwagę informację, że następna komisja w tej sali ma się rozpocząć o 17.30. Prosiłbym radnych o raczej konkretne zadawanie pytań. W takim układzie przechodzimy do przyjęcia porządku obrad. Kto z pani, panów radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przechodzimy do punktu drugiego. Sprawa zalewania nieruchomości w Białymstoku. Otrzymaliśmy jako członkowie komisji wiele zgłoszeń od naszych mieszkańców w sprawie konsekwencji tego ostatniej ulewy w sprawie komisji w Białymstoku. Komisja zajmowała się tym tematem na poprzednim posiedzeniu, jednakże nie wszyscy mieszkańcy zainteresowani dotarli. Stąd też prosiłbym pani Gabriela, dobrze mówię, panią Gabrielę, bo rozpoznaję, rozmawialiśmy na sesji Rady Miasta, o przedstawienie sytuacji w Państwa nieruchomości, czyli przy ulicy Kujawskiej. Jeżeli kogoś z Państwa bym w późniejszym etapie nie poprosił o głos, to proszę się zwyczajnie zgłaszać. Moje pytanie pierwsze jest takie, czy jakby na dzień dzisiejszy, czy na dzień tego 7 maja, kiedy było zadanie, czy jeden dzień? Mówimy tylko o zadaniu, nie mówimy o fakturze, o zadaniu. Mówimy o zadaniu, jak wygląda sytuacja i jak wygląda to na dzień dzisiejszy. Generalnie wyglądało to w ten sposób, że nasz tunel garażowy, który znajduje się pod dwoma blokami, łączy się dwa bloki, jest to zalany na prawie metr wysokości. Woda spływała z ulicy Kujawskiej, Warmińskiej i Pomorskiej, czyli z trzech ulic. Wcześniej, tutaj zaznaczam, mieliśmy tego typu podtopienia, natomiast nie na taką dużą skalę. Zalewało nas na 2, 3, 4 centymetry, w sensie wysokości wody w garażu, tyle było. Natomiast w tej chwili, po wybudowaniu tego ronda w zeszłym roku, w 2016, u zbiegu ulic Kujawskiej, Warmińskiej i Pomorskiej. Zaczęła również spływać woda nie tylko z ulicy Kujawskiej, ale także z ulicy Warmińskiej i Pomorskiej. No i doszło do tego, że 10 aut zostało praktycznie zatopionych, znaczy zatopionych zupełnie nie zdążyły te auta wyjechać z tunelu garażowego, ponieważ spłynął nam podjazd po około może 10-15 minutach tej ulewy. Cała kostka brukowa spłynęła wraz z tym wirem, który znajdował się pod nią, a także został nieco podmyty pas drogowy. Oczywiście auta były zalane do wysokości kierownicy, czyli powyżej drążka zmiany biegów. Także no tak to wyglądało. Straż pożarna, ulewa około 17.30, tam trwała mniej więcej godziny. Straż pożarna przyjechała za 15 północ i odpompowywała wodę gdzieś do około 5 rano. Czterema pompami, także no, zniszczenia bardzo duże. Poza tymi samochodami zalany też sprzęt estradowy, który się znajdował w jednym z garaży na kilkaset tysięcy złotych oraz sprzęt medyczny, który był w dwóch garażach na to już są miliony złotych, tak? Kosztów, tak? W tej chwili no, dokonywaliśmy oczyszczania tego, rozpoczęliśmy, więc samo oczyszczanie z wyjęciem tego szlamu, tak, który tam gdzieś napłynął, no bo to przecież płynęło ze żwirem, piaskiem i tak dalej, z tych okolicznych ulic, to ponad 25 tysięcy złotych, no i osuszanie, które się w tej chwili zaczęło, szacowane na 60 tysięcy złotych, czyli tu mówimy tylko i wyłącznie o tym tunelu garażowym. No co jeszcze, to jest tak najważniejsze rzeczy, chyba tyle, tak, jeszcze patrzę na koleżankę, jeżeli się nie... I oczywiście były pisane pisma tutaj do pana prezydenta, do zarządu dróg w tych kwestiach. Również tutaj, no znowu zahaczę ten temat parkingu, znaczy nie miejsc parkingowych, dlatego że 72 garaże po prostu zostały odróżnione, że tak powiem, z tych samochodów, no i trzeba to gdzieś umieścić. No i na chwilę obecną od kilku dni trwały prace, trwają prace tam przy rondzie Kujawska, Warmińska, Pomorska.
w celu wyniesienia nieco przejścia dla pieszych i tej wysepki przy ulicy Kujawskiej, żeby wstawienia takich kratek odpływowych, żeby trochę tą wodę to zbierało. No i mam nadzieję, że to przynajmniej częściowo, choć nie wiem do czego w tej chwili te kratki są podłączone, czy już są podłączone, czy jeszcze nie. Natomiast mam nadzieję, że no przynajmniej w jakimś tam stopniu rozwiąże to problem, aczkolwiek myślę, że no jest to nadal działanie niewystarczające. I tu też druga kwestia, z połowy drogi ulicy Pomorskiej spływa do nas woda przez po prostu działkę, jakby tak na skos. I tam też drogowcy wczoraj rano, bo wychodziłam akurat do samochodu przed 8 rano, pytałam drogowców, co akurat robią w tym miejscu i powiedzieli, że przekładać będą tą kostkę brukową ze względu na to, że tam staje woda i po prostu chcą ją wywyższyć. Wywyższyli tą kostkę i wczorajsza ta ulewa, nie wiem, 5 czy 10-minutowa, która miała miejsce taka nagła, spowodowała to, że w tym miejscu z powrotem stanęła woda, na co mam zdjęcia, bo akurat wychodziłam z dzieckiem do auta, więc cyknęłam kilka fotek. Stoi tam nadal woda i nasz taki pseudozbiornik retencyjny, który mamy za naszym budynkiem na głębokość około metra, znowu był cały wypełniony wodą. A w tym miejscu, gdzie myśmy wykopali ten taki zbiornik, to jest to takie rozwiązanie tymczasowe. Jest to działka tutaj nie Urzędu Miasta, tylko jednego z deweloperów, który zamierza tam właśnie postawić bloki. Z tego co się zorientowałam, to chyba nawet ma już na to jakieś zgody albo przynajmniej jakieś plany. Więc no, tam jest ta niecka i tam będą kolejne jakieś posadowione bloki. Dziękuję bardzo. To nie jest inwestycja, tylko tak jak pani mówi, jedyną rzeczą, którą możemy w tej chwili zrobić, wydaje się, że powinna zatrzymać te wody, które właśnie z ulicy Warmińskiej płyną. Przez to rondo. Dlatego też to, co możemy zrobić bez jakichś wielkich konieczności przygotowania dokumentacji, a zrobiliśmy pomiary tam, jeśli chodzi wysokościowo, podnieśliśmy, wyniesione zrobiliśmy przejście, tak to się nazywa. Ciek podłużny podłączony do deszczówki, ciek podłużny na całej szerokości jezdni, czyli od wyspy aż do Krzyżnika. No na pewno jeśli chodzi o odbiór wody, która płynie, zresztą ta jedna część już jest skończona, druga dzisiaj tam jest. Teraz nie płynie, nie? Możemy zrobić. Natomiast co do tych innych spraw, to tylko z wyłączeniem odbioru, bo nie można wody odprowadzać na tereny przyległe, także nawet nie wiem, co to za działka i czy tam, czy zakłada, ale to nie mam wiedzy. No nie ma żadnego odprowadzenia, to jest z naszej strony, tylko jest po prostu wykopana, że tak powiem, dziura, z którą ta woda się zbiera i mam na to te zdjęcie. To jest głębokość około metra, nie wiem, czy na ile to widać. Tu jest ten taki stary dom, prawda, który jest niezamieszkalny w tej chwili. To się napełniło w ciągu 5 minut na metr wysokości, czyli po prostu te wody jakieś tam, nie wiem, opadowe, gruntowe, to wszystko jakby spływało do tego najniższego punktu i tak to trwało. No wody gruntowe, dobrze pani powiedziała, ponieważ tam poziom gruntowych jest tak wysoki. To jakby zastanawiające jest, że jest zgoda na budowę, jeżeli mają tam stanąć kolejne jakieś bloki, czy tam, nie wiem, wille miejskie, czy jak to się ma nazywać. A więc no tam ja ludzie... temat nie odpowiem. Ja. Oczywiście, ja rozumiem. Także na pewno trzeba będzie ocenił. Dobrze, to ja mam pytanie w tej sytuacji. Państwo rozwiązanie, które można właśnie szybkie, czyli ta kratka, jakie to ma możliwości odbioru tej wody? I czy w momencie, kiedy cała ta instalacja deszczowa już w dosyć dużych opadach zacznie być wypełniana, czy to chciałbym możliwości? No to już jest może nie pytanie do mnie, ale o czym mówiliśmy wielokrotnie, kanalizacja deszczowa działa. Bo to było sprawdzane też po wszystkich tych jakichś ulewach i ulewach. Problemem niestety jest odbiornik. Tu akurat w tym wypadku tej kanalizacji deszczowej jest rzeka Dolisnówka, która, jak Państwo wiecie, no, cała piastowska pływała, czyli poziom wody. Ja dzisiaj jak patrzę, ja tam jak źle tej wody dzisiaj jest, a jak to wszystko pływało, no to jest... Na to mnie nie
nie jestem fachowcem, jeśli chodzi o uprawę. Myślę, że to jest cała ta przyczyna. Coś na temat biuro w ogóle zbliża. Ja rozumiem, że to jest wszystko w Niecce. Czy jest możliwe w ogóle jakoś usłyszenia? Warunki zabudowy, a nie na planów miejscowych. Niestety nie mają koledzy tutaj z Departamentu Architektury takich możliwości, żeby ograniczyć możliwość wydania czy warunków zabudowy, czy pozwolenia na budowę. Dlatego miejscowe plany chronią takie tereny. Tak? To jest jeden z ważniejszych elementów, żeby móc gospodarować wodami i zabudową odpowiednią. I teraz jakby to wynika z tego, że chyba zawiodła ten plan zagospodarowania, tak? Tutaj, że została tak, decyzja. Znaczy, jak to było budowlane? Szanowni Państwo, może inaczej, bo my w tej chwili zaczynamy to poszukać od tematu. Jeżeli Państwo chcą rozmawiać o planach zagospodarowania przestrzennego miasta, czyli jak się kształtuje urbanistyka w naszym otoczeniu, to nie jest ta komisja. Jeżeli Państwo chcą szukać, znaleźć kogoś, kogo ukamieniować za to, że pozwolił wybudować ten budynek, to też nie jest to miejsce. Jeżeli Państwo chcą o pozwoleniach na budowę, dlaczego stało się coś takiego, to ja jestem przeciwny w ogóle takiej dyskusji, bo my mamy dzisiaj szukać rozwiązań problemów, ewentualnie dróg dochodzenia do tych rozwiązań, a nie, nie wiem, kogoś, kto 15 czy 20 lat temu, być może już dawno nie pracuje, wydał taką, a nie inną. A można Pani zadać pytania, co wiem? Na chwilę jeszcze nie. Chciałem dyskusję rady. Proszę bardzo, ja pytanie do, co prawda, to nie ta komisja, ale... Czy, Marku. Czy, nie, to może Pani Dyrektor, jakby była Pani w stanie powiedzieć, czy zmiana ewentualnie planu zagospodarowania, jeżeli chodzi o te okolice. Nie wiem, można byłoby coś na podstawie zmiany zmienić w układzie tej drogi, czy dokonać jakiejś tam modyfikacji, sposób, który by pozwolił nie wiem, na większą absorpcję tej wody lub spływ ku rzece Białej, spłynięcie wody. Przyjdzie do listówki, ale to nie problem jest w drodze i w kanałach, które tam zostały zaprojektowane. Są wydawane warunki, jest program odprowadzenia wody szlaków, tam one są realizowane. To nie problem w budowie drogi. Owszem, jeżeli chodzi o te spływy i ten zjazd, który na takim pochyleniu 15% jest, to rzeczywiście spowodował, jeszcze muszę dopowiedzieć, no to oczywiście nie państwa jako wspólnoty wina, tylko zjazd ten początek swój przed tym rozwaleniem miał już praktycznie zaraz za krawężnikiem. Czyli 2 metry chodnika, który jeszcze jest pasem drogowym, już było to pochylenie w dół. Stąd nie było możliwości, tak jak zwykle się robi, jak obowiązuje przynajmniej na 0,5 metra spadek w stronę jezdni. Tego tu nie można było zrobić, ale ponieważ to nastąpił taki błąd, myśmy ten błąd w tej chwili, inaczej te wody, które spływały z ronda, właściwie z ulicy Warmińskiej i Kujawskiej po drugiej tej stronie, wody te przepływujemy, zatrzymujemy tym wyniesionym przejściem, bo to są budowane tej klatki, te cieki podłużne, na całej szerokości są i te wody, no to musi być już ekstremalne jakieś, żeby to przelało się. To naprawdę myśmy jeszcze mierzyli, czy przy okazji innych miast, to po następnego bloku nie, bo tam też to wszystko idzie w dół, że tam jest
duży spadek podłużny tej usługi. Jeszcze jedno pytanie zadał pan dyrektor. A proszę powiedzieć, czy na etapie planowania tej inwestycji, tej drogi, z uwagi na to, że ten blok zalewało już wcześniej, dużo wcześniej przy powstaniu tej drogi, czy nie można było przewidzieć, że będzie aż taki w przypadku większych opadów odpływ tych dwóch drogów wyrażeń przy powstaniu? Panie radny, cóż mogę powiedzieć? Dokumentacja na drogę, dokumentacja na ten budynek była wykonywana przez tego samego inwestora, który w ramach tej szesnastki tak zwanej miał swój udział w przygotowaniu tego zadania, w częściowym finansowaniu, ponieważ nie było pieniędzy na to, żeby wchodzić tam z realizacją inwestycji, jest dużo innych potrzebnych. Ale w ramach tego, czy spółdzielnie, czy inne wspólnoty deklarują, że będzie udział przy realizacji inwestycji komunalnych, wówczas też szanowni radni, że nie dają pieniądze, bo to też jest plus dla miasta, skoro... O, to jest za trudne pytanie. Na pewno dokumentacja była opracowywana i któreś z sieci były robione, ale nie odpowiem na nie. Jak trzeba, to sprawdzimy. Inny departament zawiera te porozumienie. Chciałabym sprawdzić. Żadne za nas, panie. Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę państwa, ja myślałem, że najpierw przedstawią mieszkańcy sprawy kilku ulic, kilku miejsc w naszym mieście. Ponieważ ta sprawa jest taka trochę bardziej systemowa, to jedno z pytań, które chcę zadać właśnie, czy do pani dyrektor, czy być może trzeba będzie z tym pójść wyżej do prezydenta, który koordynuje kilka departamentów, to czy my jako miasto, jako urząd miasta już mamy wiedzę, mamy taką mapę, w ilu miejscach nastąpiły tego typu sytuacje, jak na ulicy Kujawskiej. Mam nadzieję, że coś takiego istnieje. Ja zaraz też zgłoszę. Wczoraj wieczorem zostałem poproszony na spotkanie z mieszkańców jeszcze innej ulicy, które być może wcześniej tutaj państwa na pewno jako radni nie słyszeliśmy, gdzie też dowiedziałem się o wodzie, która prawda była poza wyjechali ponad poziom ulicy. I zaraz o tym jeszcze powiem. Natomiast ponad tutaj, poziom ulicy? To ulica była pod wodą, tak jak powiedziałem. Tak, która też? Szusacka. Szusacka, ruch bodajże konduktorskiej, Szusacka w stronę promiennej jest trochę pod górę, natomiast w stronę konduktorskiej jest tam ulica, ale do tego zaraz, do tego dojdę, zresztą w jakiejś sprawie jedno pismo z tego objaśnienie. Natomiast sprawa tutaj jest taka podwójna, można powiedzieć. Najwięcej gminy jest po stronie tych, którzy wydają pozwolenia na budowę i planują ład przestrzenny. Brak planów zagospodarowania i to, że nie ma przewidzianych, czerny, zielone się zabudowuje i nie ma przewidzianych miejsc, gdzie ta woda mogłaby wsiąkać. To jest w ogóle bardziej skomplikowane, proszę państwa, bo to znowu mam przykład z własnego osiedla. Z jednej strony jest Szusacka, z drugiej strony kilka zakątów dalej. Ja sam mieszkam w bloku i też mi kibice zalało. I tam, proszę państwa, ludzie z różnych stron i z bloków w tej części, gdzie ja mieszkam, i z domów trochę dalej, dosłownie 200 metrów dalej, mówią, że zaczęło się zalewać, kiedy zbudowano ostatni blok w tym osiedlu, gdzie po prostu na terenach, które wcześniej były takim parkingiem i były trochę terenem zielonym, postawiono wielki blok. Nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, czyli wina planistów. I oczywiście to jest mądrość ludowa, może spostrzeżenia ludzi są błędne, ale wszystko nam wskazuje. Po prostu nie przewidziano, że postawienie dużego bloku na środku osiedla, tam gdzie były tereny zielone, gdzie ja jeszcze jako mały chłopiec grałem w piłkę na przykład, spowoduje to, że gdzie indziej ten poziom wód się podniesie albo spływanie wód zostanie ograniczone. Ja w tej sprawie będę pisać, natomiast to nie jest, rozumiem, że to nie jest sprawa dla pani dyrektor Zawadzkiej, ponieważ pani dyrektor Zawadzkiej jest odbudowy dróg, a nie pod pozwoleń, to jest jasne. Dlatego pani dyrektor przejdę do drugiego aspektu w ogóle całego problemu. Pytają mnie ludzie, gdy się spotykamy właśnie na Szusackiej, ale to samo państwo podobne problemy mają na Kujawskiej, przepraszam, i w wielu innych miejscach. Popełniono błędy, prawdopodobnie, no jest zła sytuacja. Wiemy, że nie zawsze się to da odkręcić do końca. Szukanie winnych to jest bardzo ważna sprawa, nie odpuścimy, ale to jest też inny temat. Potrzebujemy jednak również takich, ile się da środków zaradczych. Pytają mnie ludzie, mówią, że ktoś im podpowiedział, akurat tam w Szusarskiej, mówią o suchych studniach, o jakimś właśnie odprowadzaniu tych wód. Są to rzeczy, na których ja się nie znam i nie muszę się znać.
Natomiast na koniec taki i pytanie, czy w ogóle Urząd Departamentu tutaj jest w stanie w tych miejscach, gdzie są tego typu problemy, powiedzieć, co można zrobić, żeby sytuacja była odczuwalnie lepsza. Bo no, wysłuchaliśmy, wiemy, że jest po prostu niedopuszczalna sytuacja. No, nie może być tak, że jest tak jak na Kijowskiej, Kujawskiej. Tam widzieliśmy film, no to jest niesamowite w ogóle, co tam się działo, prawda? No, pytanie, czy ktoś z urzędu jest w stanie powiedzieć, jakiego typu pracę można podjąć, żeby było lepiej, no może nie idealnie, nie wiem, fajnie by było, ale co konkretnie można zrobić w takim miejscu? No też się niestety nie odpowiem, bo warunki techniczne otrzymujemy z odpowiedniego departamentu, który jednak odpowiada i zagospodarowanie dróg deszczowych. To jest program dla Rzeczpospolitej Miasta Białegostoku. On jest podstawą do tego, żeby... Proszę, podkreślam, że celu, pani dyrektor, bo tylko na końcu kończę myśl. Są rzeczy, które na pewno nie da się zrobić w takim sensie, że nie mamy pieniędzy w budżecie na to, żeby w tej chwili przebudować w całym mieście kanalizację deszczową. Natomiast o tym, jak tą kanalizację przebudować w kolejnych latach, na przyszłość, za rok, dwa, trzy, cztery, już musimy pamiętać, że musimy takie rzeczy planować. I jako miasto też musimy być, ja to rozumiem jako radny, dochodzi do wydawania środków też finansowych na takie sprawy, na kolejne lata. Być może są takie miejsca, gdzie na przykład kanały deszczowe, te, może używamy niepoprawnych określeń, natomiast te rury, gdzie ta woda z deszczówki powinna spływać, na przykład zostały zbudowane mniejsze, a czy powinny być większe. Modernizacja ulic to jest duża inwestycja, rozumiem. To nie w ramach żadnych doraźnych działań, natomiast już chciałbym, żebyśmy mogli też departament tego typu informacji usłyszeć, że na przykład tu i tu na terenie naszego miasta docelowo, gdy tylko będą środki, należałoby przebudować ulicę wraz z kanalizacją deszczową. Duże inwestycje, ale już o nich mówiłem. Może ja odpowiem, zanim pani dyrektor oddam głos, bo to tak naprawdę pani dyrektor działa. Natomiast to, co my realizujemy, to nie dlatego, że ktoś sobie tam wymyślił. Jest program odprowadzenia ulic deszczowych do miasta Białegostoku, który określa, gdzie co trzeba zrobić. I problemem nie jest kanalizacja deszczowa, bo ona, jak się okazało, jest droża. Problemem są odbiorniki. Właśnie, nie. Dobrze, szanowni państwo, ja państwa widzę, zaraz będę udzielał państwu głosu, i zwiększanie maksymalnie średnic w niektórych wypadkach jest powyżej tego, co wynika z programu, tylko dlatego, że ten kanał będzie działał jako chwilowa retencja. Natomiast drugi problem, który pan poruszył, że budowa tak zwanych studni chłonnych, bo chyba o to chodziło panu radnemu, nie wszędzie te mogą być studnie chłonne realizowane, tylko tam, gdzie jest grunt przepuszczalny i autentycznie ona będzie działała i jakąś wodę odbierała. A te tereny, o których tu państwo mówicie, to są tereny nawodnione. Tam tylko szczelny kanał deszczowy odprowadzający te wody deszczowe do rzeki, akurat tu do Listówki, może działać. I te średnice są takie, jak wynikają z programu, a nie z jakichś, no nie wiem, widzimy się. To nie są rzeczy... Rozmawiamy o tym, czy program jest dobry, czy zły, de facto. To już nie jest. Program jest dobry, czy zły, tylko to jest kwestia, że program wymaga aktualizacji, on się aktualizuje, prawda? Zmieniają się też warunki, tak? Jakby parametry obliczeniowe, na które liczona jest sieć, czy ten opad miarodajny, on jest zdecydowanie mniejszy niż te, które nas nawiedzają ostatnio, tak? Ale z kolei są to opady normatywne i według tych norm się projektuje i buduje. Jeśli chodzi o miejsca, które są zalewane, czy na terenie miasta, no to o te miejsca, takie miejskie, drogi i że tak powiem, cyklicznie zalewane, to podawaliśmy już w którymś z pism, czy też do komisji, czy na odpowiedzi na interpelację pana radnego, chyba pana Piewicza również, ale są na pewno też miejsca nam nieznane. My te miejsca odnotowujemy na podstawie zgłoszeń mieszkańców, tak? I jeśli chodzi o przebudowę się, tak jak pani dyrektor powiedziała, trzeba mieć też na uwadze to, że to wszystko to jest system naczyń połączony. To, że my przebudujemy jeden fragment sieci, a on nie będzie miał odbiornika, czy też włączymy go do mniejszego kanału, to nie znaczy, że my tym samym naprawimy tutaj system. To jest dużo zaszłości, proszę państwa, dlatego że do 2008 roku w zasadzie wydawanie warunków na włączenie do kanalizacji deszczowej było bezwarunkowe, tak? Każdy
bardzo włączali, tak? I każdy chce mieć włączoną, odprowadzoną swoją wodę z podwórka, żeby było sucho i nie było problemu. Od 2008 roku zmieniło się podejście do tematu, zresztą nie tylko u nas, ale w całym kraju. I wszelkie warunki, które są wydawane, no to one są analizowane. Nie każdy dostanie zgodę na połączenie się do kanalizacji deszczowej, tak? Problemem jest brak małej retencji, lokalnej retencji. Bo gdyby nam się udało cofnąć czas, też część tych osób, które są podłączone niepotrzebnie, mogło zagospodarować te wody na własnym terenie, na pewno sytuacja byłaby lepsza. Jeszcze zanim mam pierwszeństwo, odchodzę. Słyszymy, że to nie jest problem z, krótko mówiąc, potocznie szerokością rur, tylko z tymi rzekami, czy łąkami, które są za małe. Czytam odpowiedź na jedną z moich interpelacji sprzed roku, to nie jest jeszcze sprawa, sprzed roku. Po ostatnich normatywnych opadach deszczu spowodowane były te zalania budynków, spowodowane były nadmiernym przepełnieniem korektora kanalizacji sanitarnej o przekroju 10 mm zlokalizowanego w tym rejonie. Sanitarnej, tak jest. To jest odpowiedź na interpelację, którą dostałem, podpisał się pod tym prezydent Kulik. Chodzi o rejon szeroki, pytałem interpelacji, dlaczego przesuwamy. A to i sanitarny. No ale mamy tutaj wskazane, że również tam nie ma przekroju. Tam nie ma kanalizacji, kanał, który deszczowy. To, przepraszam, ja przerwę, bo to nie jest techniczne. Szeroka jeszcze, przyjdzie czas na szeroką dzisiaj. Zajmijmy się Kijowską. Kujawską. Właśnie, za kolegą pozostawię. Nie, moment, nie. Pani Gabriela, pani i panowie. W takiej kolejności ja państwo zgłaszali i w takiej kolejności będę udzielał. Ja też na temat swojej, czy tak, swoich problemów. Ja mam 5 rozwiązań. Ja od razu mówię, ja nie jestem fachowcem, więc być może niektóre będą jakieś tam bezsensowne. Myślę, że warto by było się zastanowić nad tym, przede wszystkim jak można jest ulica Kujawska w tych wyższych numerach, czyli ja mieszkam tam 5A, ale chodzi o 7, 9 tam i do góry, dlatego że ja mam taką informację, że ona jest dosyć słabo wydolna. Ze względu na to, że nawet nie mogliśmy zostać podłączeni do deszczówki, jak gdyby Kujawskiej, na początkowym tym etapie, tylko musieliśmy aż czekać, kiedy będzie nowa droga, żeby to po prostu odbierała. Więc wnioskuję, że jest za stara i pewnie trzeba by było jakby tutaj dokonać jakiejś, nie wiem, przebudowy. Druga kwestia to jest budowa zbiornika retencyjnego, o czym już dzisiaj rozmawialiśmy wstępnie z panem prezydentem, tutaj nie ja osobiście byłam, natomiast jest tam taka część działki miejskiej, na którą zlewają się wody z ulicy Pomorskiej, tak z połowy Pomorskiej i być może tam byłoby zasadne wybudowanie jakiegoś takiego mini zbiornika retencyjnego. Trzecia kwestia to w moim rozumieniu zablokowanie planów dewelopera co do budowy domów kolejnych w tym miejscu, gdzie rzeczywiście część tej wody spływa, czyli jakby vis-a-vis tutaj jakby równolegle do tych naszych bloków. Może tam warto by było na przykład zrobić parking, które też deweloper nam gdzieś tam utknął. To jakby inny temat. Czwarte rozwiązanie, to co myśmy jako mieszkańcy jak najszybciej pomyśleli, o budowie wyjazdu z naszego tunelu garażowego z drugiej strony, gdzie pierwotnie plan, jak na etapie jak ja podpisywałam umowę przedwstępną, było to zaplanowane. Później z jednych dokumentów... Wielo, a to jest chyba wasz wspólnotowy temat, a nie mieście. Przecież miasto nie wybuduje wam drugiego wyjazdu. Co nawet nie dochodzi? Chodzi o zmianę zagospodarowania przestrzennego, żebyśmy mogli mieć zgodę na ten wyjazd. I my wybudujemy, o ile to będzie jakby zasadne. I ostatnie rozwiązanie, które dzisiaj też padło na spotkaniu z panem prezydentem, gdzie był również obecny nasz pan architekt, który proponował zastosowanie głębokiego drenażu rowka, tak? Tego zbiegu ulic Kujawskiej, Warmińskiej i Pomorskiej. Także tyle chciałam powiedzieć. Dobrze, może ja Proszę? Może się tylko przedstawić. Krzysztof Paliński, mieszkaniec Białegostoku, region Cedrowa, Dębowa i ta okolica. Na czym rzecz polega? Tutaj bardzo słusznie było mówione o różnych rzeczach, ale zbyt drobiazgowo. Generalnie nie ma gdzie odbierać wody, a my w naszym rejonie mamy skutki tego wszystkiego. Mianowicie Białka, nieważne co do niej wpada, Białystówka czy inne dopływy, wszystkie burzowce na odcinku osiedla Antoniuk jest już tak przepełniona, że parę lat temu był mostek prowizoryczny, spłynął. W zeszłym roku, w lipcu 28, woda podchodziła już do progów domów, zalane były garaże, choć nie tak jak teraz. W obecnym już roku, teraz 7 i noc z 7 na 8,
było zalane praktycznie wszystko i ludzie już zaczynali zbierać praktycznie wodę na progach, która się wlewała do domu. Ci ludzie, którzy mają sąsiedzi garaże podziemne, tak jak na przykład jest tutaj u księży Emerytów czy tutaj u koleżanki, woda przekraczała metr 20. Na ulicy Szerokiej również. No właśnie. I teraz jest taka rzecz. Każde zwiększenie dopływu wody do białki spowoduje jej dalsze przepełnienie. Pani dyrektor tutaj słusznie powiedziała, instalacje burzowe się projektuje na określone, normatywne odprowadzenie wody przy standardowych opadach. Natomiast co my tutaj możemy? Nie zmienimy tego wszystkiego. Jedynie ratować sytuację w przypadku ekstremalnego opadu. Co można zrobić w tym rejonie? Mianowicie, Rzeczka Biała jest tam sztucznie zawężona po przebudowie ulicy Świętokrzyskiej, gdyż most, który jest pod Rzeczką Białą, jest bardzo szeroki, a dalej następuje zwężenie. W sposób naturalny po budowie ulicy Świętokrzyskiej powstał taki klin, co żeśmy w piśmie do pana prezydenta przedstawili, profesor prezydent, pan Poliński się zgodził z tym. Jest miejsce zarówno pod względem naturalnego zagłębienia, jak i lokalizacji, to jest teren miejski, gdzie można by zrobić właśnie zbiornik retencyjny, to nie miniaturowy, tylko naprawdę przyjmujący dużą ilość wody. Dwa. Z jednej strony mamy tam boisko piłkarskie plus ten klin, z drugiej są z kolei już tereny zamieszkałe właśnie Szeregówki, ulica Cedrowa, Dom Księży Emerytów i tak dalej, i tak dalej. Z tej strony brzeg jest niższy, to w paru miejscach można powiedzieć, o pół metra jest to brzeg prawy od brzegu lewego. W związku z tym w sposób naturalny rzeka wylewa na tereny zamieszkałe, a nie na te tereny, gdzie nie wyrządziłaby większych szkód, czyli właśnie tereny po wytarczonych ogródkach działkowych po drugiej stronie. Jakie mamy wnioski? No, tak naprawdę to są w sumie niskonakładowe, nie wymagające wielkiego budżetu. Poszerzenie, pogłębienie koryta rzeki na tym odcinku i wyrzucenie tego materiału na stronę prawą, żeby nie robić wału przeciwpowodziowego, tylko brzeg na tyle podnieść, żeby nie przelewało na stronę prawą. Dwa. Możliwie, jeśli to da się zrobić, wybudowanie tego zbiornika retencyjnego, bocznego w stosunku do rzeki Białej, w tym klinie Świętokrzyska, boisko i rzeka Biała. No i wreszcie co? Są liczne drzewa. Ja wiem, że drzewa są potrzebne w takim naturalnym w sumie miejscu, ale one są praktycznie zniszczone. Bobry podmyte i jak tam się człowiek przyjrzy, to one praktycznie chwieją się, za chwilę wpadną do rzeki. I mamy zdjęcia, że te drzewa również zatrzymują wysoką falę. Są zdjęcia, gdzie na konarach, na korzeniach po prostu masę tego śmiecia niesionego z nurtem rzeki. Takie zadrzewienie niestety przeszkadza w odpływie wody, wręcz w sensie biologicznym chyba nie ma większego znaczenia. Tutaj koledzy chcieli jeszcze coś powiedzieć. Nie, no, najpierw tam pani. Dziękuję bardzo. Anna Mazurkiewicz. No, moja nieruchomość już jest od 7 lat zalewana dzięki przebudowie ulicy Generała Maczka. I muszę państwu powiedzieć, że ta cała rozbudowa Białegostoku i budowanie dróg i osiedli, zasypywanie rowów otwartych przy przebudowie dróg, zasypywanie rowów otwartych na osiedlach jest po prostu zbrodnią. Nam jest potrzebne opracowanie jakiegoś naprawdę zespołu fachowców zajmujących się hydrologią i urbanistyką. Nie tutaj, że u urbanistów ktoś siedzi i sobie coś tam narysuje. W ochronie środowiska wydana zostanie decyzja na przykład niewykonalna, jak w moim przypadku. Tylko Białystok już jest w tej chwili, moim zdaniem, w takim stanie, że grożą nam powodzie. Ja mieszkam w Zawadach. Pod Zawadami jest olbrzymie jezioro, w zasadzie dwa jeziora podziemne. O czym urząd doskonale o tym wie. O tym wszyscy też to było wiadomo przy projektowaniu trasy Generała Maczka. I na przykład Zawady są, leżą na glinie. Pod tą gliną są jeziora, jest jezioro. I przebudowa Generała Maczka spowodowała, stworzyła taką tamę.
bo na tym odcinku, który mnie interesuje i który przyniósł ruinę mojej nieruchomości, niezgodnie z projektem budowlanym zasypano przepusty, które były jeszcze w XIX wieku, bo są mapy z XIX wieku, tam była droga, tam był dół, już pod koniec XIX wieku. Zostały zasypane przepusty odprowadzające wodę do Białki, zostały zasypane przepusty pod przejazdami, zostały zasypane rowy, głębokie rowy odprowadzające wodę w to miejsce i tą funkcję miała przyjąć kanalizacja deszczowa, która też trzeba zwrócić uwagę na projekty i na wykonanie. Bo na przykład Maczka koło mnie, aż za wiadukt na Lodowej, jest zaniżone, przekroje są zaniżone, przekroje kanalizacji deszczowej w stosunku do tego, jakie były w projekcie budowlanym. I co teraz będzie, może się dziać z zawadami, które leżą na gminie? Już w tej chwili został odtworzony kawałeczek rowu po walce, po siedmioletniej walce, kawałeczek rowu odprowadzający wody, które przepływają z 50 hektarów lasu przez moją nieruchomość. Tylko u mnie to jest zablokowane, bo został wybudowany na wszelki wypadek 40-centymetrowy próg. Ale co widzę? Kawałek rowu został odtworzony, już sąsiedzi się podłączyli, wyprowadzają wodę ze swoich nieruchomości w tego rowu otwartego, bo jak byłam nie u Sofy, bo Sofa cuda wyprawia, ale dalej, to po tej burzy ludzie pływali. Sklep meblowy Sofa. I dzisiaj na przykład była wizja lokalna, która miała stwierdzić, czy ruch jest dobrze odtworzony, czy źle. Przyjechali przedstawiciele burmistrza Wasilkowa, ale nigdy nikogo nie było z ZDM-u, nikogo nie było z Urzędu Miasta. Tam naprawdę kiedyś, ja jestem niszczona, u mnie jest bagnisko, kiedy była ostatnia burza, to potąd wody było na mojej nieruchomości, bo ta woda nie jest odbierana, ale dojdzie w pewnym momencie do katastrofy. W Zawadach, w Białymstoku, bo po prostu jest prowadzona nieodpowiedzialna polityka i zagospodarowanie przestrzenne, i budownictwo, i drogi. To jest nieodpowiedzialne. Tutaj no zacznę może trochę tak o te zdania, które mi utkwiło w pamięci, że kanalizacja jest niedolna. Tomasz Steckiewicz, ulica Cydrowa. Mieliśmy okazję do pana prezydenta, jak i do Rady Miejskiej wypisać pismo. Nie wiem, czy pan się zdążył zapoznać. Nie wiem, czy pan się zdążył zapoznać, bo to ułatwi nam sprawę. Nie pamiętam szczegółów. No to dobrze, dziękuję. W takim wypadku, pani powiedziała, pani dyrektor, z tego co się robi, powiedziała, że kanalizacja jest wydolna. Nie. Na ulicy Cedrowej. Ja powiedziałam drożna. To jest drożna w ten sposób, że w momencie ulewy ta kanalizacja zaczyna wypijać. Tak, bo cofa się woda z rzeki Białej. Tak. Dobrze. W tym roku, w tej sytuacji było coś takiego, że kanał sanitarny został przepełniony, tak, i również się wymieszał. Co państwo na to powiecie? Czy to jest dobrze zaprojektowane? Co można zrobić w takiej sytuacji, kiedy dochodzi do zagrożenia? To już nie jest coś takiego, że tylko wylewa budówkę. To panel sanitarny. Na te pismo na razie nie ma żadnej odpowiedzi konkretnej, a tam są konkretne argumenty. Więc oczekujemy, że państwo odpowiedzi. Czy to będzie komisja infrastruktury, czy departament? Czekamy na to, że będzie konkretna odpowiedź. Znaczy pana, ja się jakby zgodzę z panem, bo pana wniosek jest, to jest bardzo dobry. Ale myśmy to rozmawialiśmy i to jest, tak, tylko mówimy teraz o sytuacji na stanie. Nas interesuje na chwilę obecną, co można zrobić, żeby ta sytuacja była rozwiązana. Patrzymy na chwilę obecną na czas teraźniejszy i na przyszłość. Jeżeli dokończę temat kanalizacji budowy. Jeżeli na drugi dzień, przez cały dzień ta woda stoi, to nie jest to sprawka kanalizacja. Nie ma możliwości oddania do rzeki, bo jest tylko system grawitacyjny. Co z tym można zrobić? Bo na tych terenach również to wydał pozwolenie.
Tak, ale proszę na teraz jeszcze... nie mogę sobie wszystko Ale teraz proszę. Ale rzeczy zasadnicze. Tu my mieszkamy ładnie paręnaście lat i to się zdarzyło w ciągu roku dwa razy. W ciągu roku kalendarzowego. Ludzie, którzy mieszkają tu 40 lat, taką sytuację spotkali też akurat jako ekstremalną w tych dwóch latach. Zdarzenie to wiążemy jednoznacznie z wybudowaniem Świętokrzyskiej, więc ktoś niedawno opracowywał ten projekt. Ktoś dalej jest o podłączenie kolejnych ulic, kolejnych budynków. I jeżeli system jest grawitacyjny, nadal będzie spływać do Białej, czyli na którą stronę? Ale pana diagnoza jest bardzo dobra. Po drugiej stronie rzeki Białej, już państwo mieszkacie, jest o, pan mówił pół metra z danych, które ja tutaj mam, to jest ponad 1,5 metra różnicy. Ja mówię różnicy brzegów, a zagłębienie tam, gdzie były działki, jest rzeczywiście głębsze. I to jest to, że ta woda w momencie, kiedy rzeka Biała się przepełnia, no to woda płynie tam, gdzie jest najniżej, czyli płynie na stronę Cedrowa. I się zgadzam z panem, ta, że dolina rzeki Białej, a szczególnie w tym rejonie, nie powinna być zabudowana. Całkowicie się zgadzam. Ale skierować chodzi na drugą stronę, na stronę lewego brzegu rzeki, gdzie jest, gdzie to rozlewać. Skierować można tylko poprzez podwyższenie brzegu po stronie prawej. I to jest bardzo dobry pomysł, na którym pracujemy. Będziemy tu proponowali wprowadzenie takiego zadania do budżetu. Może nie zbiornik retencyjny, ale cały ten teren, te łąki po dawnych ogródkach tych działkowych, które tam może były nielegalnie, ale cały ten teren powinien być chociaż taką namiastką zbiornika retencyjnego, tak tego nie nazywamy, ale to jest taki holder do rozlewania się. Terenu zalewowego. I wzdłuż rzeki Białej brakuje takich terenów. Rzeka Biała została tak zabudowana, że powinno się tak dziać, co tu panowie radni mają jakby o to pretensje, ale powinno tak być, jak jest przy Wierzbowych. To jest cały teren tego parku powinien jest zalewa i tak powinno być wszędzie wzdłuż rzeki Białej. Tu się akurat z panami zgadzam i to nie problem. Nic się z tym kanałem nie zrobi, bo ten kanał się napełnia w momencie, kiedy chociaż trochę większa woda. No, pozostaje pytanie, na ile można poszerzyć i pogłębić, dlatego że rzeka, która ma większe koryto, więcej pomieści. To też jest zbiornik w momencie opadu. Znaczy, ja mówię o tym terenie jak zalewowym, to jest najlepsze rozwiązanie. Dobrze. Ale to jest jedno, my podaliśmy parę takich prognozów. Teraz proszę mi powiedzieć, jeżeli mamy taką sytuację, że Białystok jest miastem mającym 300 tysięcy mieszkańców, niedużo powierzchni i ma bardzo mały ciekli wodny, o niewielkiej pojemności, to nie można porównać do miasta podobnej wielkości, przez które przepływa Bryda czy inna rzeka i to jest zupełnie co innego. Natomiast co można zrobić? Poszerzać koryto. Na jakim odcinku, żeby to akurat też było takim zbiornikiem. Nie mówiąc o tym, że ileś lat temu prostowano Białą, to jest błędem teraz. Wychodzi teraz, że te pokolenie płaci za błędy akurat poprzednich pokoleń, poprostowano to już dużo wcześniej. Natomiast co można zrobić? To nas interesuje najbardziej. Wydaje mi się, znaczy nie powinno zabierać głosu, bo fachowcy nie jest pani dyrektor, ale ta mała retencja jeszcze przed zrzutem do rzeki Białej czy do Listów, wszędzie powinna być mała retencja. To, co do państwa dopływa i tam dalej jeszcze już, to ta woda powinna być przechwytywana przez zbiorniki. Trochę tych zbiorników zrealizowaliśmy, trochę realizujemy przy okazji dużych inwestycji, no ale to tego jeszcze trochę za mało jest, ale tu fachowcy nie są dyrektor. Dobrze, to teraz był niedawno rewitalizacja. Chciałbym usłyszeć tylko, co pani dyrektor powie. Czy przyszerzenie rzeki Białej w ogóle jest możliwe? Jakie skutki by przyniosło? Bo ja rozumiem, że znaczy, ja mam przynajmniej taką świadomość, że przed takim deszczem, jak mieliśmy 7, to nas nic nie ma. Tak? Była taka ilość wody, że... Nie przesadzaj. To w maju, to się zgadza, że to był najwyższy opad majowy. Ale majowy. No tak, ale nie przy 10 latach. To był zdecydowanie wyższy opad niż lipca tamtego roku, tak? Większe natężenie. Proszę państwa, ulica Cedrowa, Dębowa, Morelowa, ten rejon bardzo, że tak powiem, się już nad tym pochyliliśmy i te państwa pismo i te propozycje wszystkie, które nam państwo daliście, ja je znam, mam je nawet przy sobie. Przeanalizowaliśmy też żadne terenowe, żeby się odnieść do propozycji podniesienia jednego z brzegów rzeki Białej.
Tam jest maksymalny poziom, do którego możemy podnieść, jest o metr, z tego względu, że łatka, która jest za chwilę dalej, ona już tak, jest... Nie może być niżej niż brzegi, logiczne. Tak. I dlatego nie ma możliwości wyższego podniesienia, bo będzie nam dalej podpływało, tak? No. Ale temat... Dużo dalej. Tak, i wcale nie jest powiedziane, jakby, że nie jest to nie do zrealizowania. Tylko ja chciałam tylko uświadomić, że my mamy do czynienia z rzeką. I rzeka jest w wykładaniu marszałka, tak? Jeśli chodzi o jakiekolwiek działania, prezydent miasta ma porozumienie z marszałkiem jedynie odnośnie bieżącej konserwacji tej rzeki białej. Ale oczywiście też podejmujemy się przebudowy na fragmentach, czego dowodem jest meandryzacja Przyciółkowskiego, która była realizowana przez miasto. Tutaj tylko problemem jest czas, które niestety tu będzie wymagane pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie, które będzie musiał prawdopodobnie wydać wojewoda, bo zostanie to potraktowane jako działanie takie przeciwpowodziowe, tak? Usypanie pomocy, że to jest tylko metr, no ale tak to jest skwalifikowane. I temat zbiorników retencyjnych po drugiej stronie z kolei rzeki Białej od strony ogródków również był przez nas analizowany. To jest możliwe. Na zasadzie takiej, żeby to działało przelewem takim awaryjnym w momencie, gdy woda się podniesie do pewnego terenu. Z tym, że, tak, do pewnego poziomu. Z tym, że ja chciałam zaznaczyć jedną rzecz. Tutaj chcieliśmy zrobić profesjonalne opracowanie, takie, które już te konkretne rozwiązania będzie nam zatwierdzało, potwierdzało. Tutaj wnioskujemy, proszę Państwa, radnych o przesunięcie środków na tej najbliższej sesji z jednego zadania na drugie, które umożliwi nam jakby to działanie. Ale jest jeszcze jeden problem, dlatego że my mamy dosyć, że tak powiem, ograniczony teren, tam są tereny prywatne, tam gdzie jest najniżej, prawda? I jest bardzo dużo współwłaścicieli, bo też tutaj się orientowaliśmy. Więc jakby to może być problemem, ale nie przesądzajmy, czy tak powiem. Może się uda coś zrobić w ramach korytarzy. Dobrze, ale pan rektor, prawo wodne przewiduje, że nie wiem, ile tam metrów od brzegu rzeki jest... Tak, ja mówię o tym pasie, który mamy do dyspozycji, że on jest wąski. Ta rzeka nie jest regularna, że tak powiem, tak? Ona już sobie te koryto zaczęła przemieszczać w jedną, w drugą stronę. Ale to rozwiązanie jest dopuszczalne. Tak, z podniesieniem jednego brzegu rzeki. Budowanie tych zbiorników retencyjnych też jak najbardziej. Kwestia jeszcze zbiornika, też po tej stronie, gdzie są boiska, tutaj co Państwo mówiliście, no to tereny prywatne, tak? Więc tu mamy też przeszkodę. A jeszcze, że drzewa, też się odniosę do drzew, bo w tamtym roku dosyć dużo drzew usunęliśmy ze skarbu rzeki Białej. Na bieżąco, że tak powiem, czy służby, czy pracownicy, jak tam są i zauważają drzewa, które są usychające, czy martwe. Tak, ale teraz mamy okres gniazdowania. Mamy okres gniazdowania, teraz nie wycinamy drzew. Na tym drzewie nic nie. To nic, ale nie wycinamy. Po prostu są okresy ochronne, w których dopiero jesienią będzie można to jakieś. Dobrze. Ja jestem dyrektorem Domu Księży Emerytów przy Cedrowej. Proszę Państwa, ja mieszkam przy miejscu, mam 23 lata. W tym okresie chyba dwa razy się zdarzyło, że Białka zrównała się z brzegami. Niestety nie zgodzę się z faktem, że ulica Świętokrzyska nie ma tu nic do rzeczy, bo ma. Odkąd oddano ulicę Świętokrzysko do użytku, a naprzeciw naszej posesji idą rury odwadniające ulicę Świętokrzysko, wchodzą do Białki, i woda jest takiej ilości wody, że po kilkunastu minutach nie tylko, że się Białka równa z brzegami, ale i wylewa na nasz ogród. To się zdarzyło już dwa razy, jak wiemy, w lipcu i w tym roku w maju. W tym roku w maju cała nasza posesja to w zasadzie w butach gumowych nie można było przejść, chyba że w woderach. No jednak w tym okresie przez te 23 lata chyba raz było, jak jest może 10 albo 8 lat temu, kiedy rzeczywiście była uprzątnięta koryto rzeki Białki. Szła koparka, wybierała ten muł, czyściła te brzegi, wywalała te jakieś tam drzewa, które zalegały w korycie tej rzeki. W tej chwili rzeczywiście no, jest to po prostu spustoszenie się jębowej. To po pierwsze, dlatego że raz, że ścinają drzewa, które padają, zagradzają ich przy większej poziomie odpływie wody. Wszystko, co płynie na tych drzewach, się zatrzymuje. Tworzyć naturalne tamy. Poza tym te bobry mają to do siebie, że one robią nory.
brzegach. I jak przy większym poziomie wody, to wszystko podmywa, osypuje się, zamula się i dlatego te brzegi są coraz niższe. Bo to wodór po prostu. Fakt namacalny, nie mam przy sobie zdjęcia, ale na naszej posesji było tam zasadzone kilkanaście drzew owocowych, to te zostały nie dlatego, które zostały wygięte siatką. Reszta oczywiście padły pasturowe. Parsze i drzewa, to nie chodzi o drzewa, to nie jest najważniejsze, ale rzeczywiście jakieś uprzątnięcie, uporządkowanie tego koryta brzegi, rzeki Białej na pewno w jakimś sensie uskuteczniło szybszy odpływ tej wody. Także teraz patrzę, buduje się ulicę Sitarską, która jest bardzo mocno pochylona w kierunku ulicy Świętokrzyskiej. I teraz patrzę z prorzeczy. Jak już tam będzie wszystko zrobione, wyasfaltowane, cały od tego wiaduktu wszystka woda znowu będzie szła w naszym kierunku i znowu będzie szła przez ulicę Świętokrzyskę do rzeki Białej w kierunku ulicy Cedrowej. Czyli sytuacja jeszcze się pogorszy. Bez wątpienia. Ale pójdźmy z tych działań miejskich i też Wyfińcze 17. Trzy wątki, panie przewodniczący. Tych wszystkich historii, które tutaj wysłuchaliśmy, to są oczywiście tragiczne historie. I mała refleksja po przyszłości. Do tego wszystkiego by nie doszło, gdyby ktoś kiedyś wcześniej, to pan przewodniczący ma rację, czy to jest 20 lat wcześniej, czy ile lat wcześniej, być może ludzie za to odpowiedzialni już nie pracują. Ale ktoś pewne decyzje musiał kiedyś podjąć, albo ktoś pewne decyzje nie podjął. Czy to o planie zagospodarowania przestrzennego mówimy, czy o kwestiach nadzoru inspektora budowlanego. Tak jak w przypadku tej Kujawki dochodzimy i przykład do kwestii dróg. Okej, ja się zgadzam z tym, co pan przewodniczący powiedział, że pewne rzeczy nie odkręcimy i skupmy się na tym, co zrobić, żeby nas w Białymstoku nie zalewało. Ja przyznam się szczerze, że tych rozwiązań w tym momencie, nie wiem, czy to jest dobry czas i dobre miejsce, ale chociażby w przypadku ulicy Kujawskiej, ja dobrych rozwiązań, żeby koleżankom nie zalewano tego dużego parkingu, ja to w ogóle byłem, krytykowałem się, wyglądało to makabrycznie, tych dobrych rozwiązań nie ma. Pytanie pierwsze, bazowe i ten wątek już zamknę, kto kiedyś wydał pozwolenie na budowę, ja akurat ten teren znam, kiedyś tam do szkoły chodziłem podstawowej, kto wydał pozwolenie na budowę na bagnie, bo to jest bagno. Tam te rejony ulicy Kujawskiej, to jest teren zabagniony, z wysokimi wodami gruntowymi. Mili Państwo, ktoś te decyzje kiedyś musiał wydać. Zamykam wątek ulicy Kujawskiej. Teraz pozwolę sobie powiedzieć o mojej wspólnocie i kwestii kanalizacji i tych wszystkich ról, gdzie ma rzekomo odpływać woda. Ja się pofatygowałem, bo mi piwnice na początku mego bloku, który stoi prosto pada do ulicy Włókienniczej i mówię o dwóch pierwszych latkach od strony ulicy Włókienniczej, czyli najbliżej rzeki Białej. Ja już nie mówię o takim deszczu nawalnym, jaki mieliśmy ostatnio miesiąc temu, tylko przy każdym większym opadzie dwie piwnice, dwie klatki, mówię o tych poziomach, są systematycznie zalewane. My podejmujemy oczywiście jako wspólnota działania na własny koszt i ostatnio postanowiliśmy w końcu sprawdzić, jak wygląda kwestia studzienek kanalizacyjnych. Nie wiem, do kogo mam to zgłosić, podejrzewam, że chyba do Departamentu Ochrony Środowiska, ale studzienki, które są u nas na terenie, a my teren dzierżawimy od miasta Białystok, od ZMK dokładnie, to też powstaje pytanie, kto ma te studzienki dbać, my jako wspólnota, czy to jest pod ziemią, jeszcze jest w gestii miasta, bo te studzienki są, co to jest kosyka, zaklajstrowane, że przy świtu nie widać. Wszystkie otworzyliśmy, wszystkie sprawdziliśmy, przy świtu nie ma. Nie będę obrazowo opowiadał, co w tych studzienkach się przez, podejrzewam, x czasów nazbierało. To jest temat mojej wspólnoty, ja ten temat na pewno będę poruszał w Departamencie Ochrony Środowiska, jak sądzę. Jeszcze? W 17. No pan przewodniczący mojej wspólnoty nie zna. Jeszcze pozna. Mili Państwo, i już będę kończył, ostatni temat, temat rzeki Białej. Mówi się, że rzeka Biała została wyprostowana, może trzeba ją zderegulować. Rzucam temat pod dyskusję. I a propos poszerzania rzeki Białej, tworzenia tak zwanych polderów, czyli miejsc, gdzie ta rzeka może polewać, ja się cały czas dziwię przedstawicielom, akurat nie mówię teraz w stosunku do pani, bo pani nie jesteście z tego departamentu, ale dziwi się miasto Białystok, bo miasto Białystok, z tego co się zdążyłem dowiedzieć, a byłem w kilku departamentach i tą wiedzę udało mi się uzyskać, jest to wiedza ogólno dostępna, ma przygotowane już od kilku dobrych lat projekt rewitalizacji Białej. Osobiście widziałem dokumenty, gdzie Białka jest w sposób fantastyczny poszerzona, porównując są tereny zalewowe, wylewowe. Przepraszam, nie jestem specjalistą od tego typu słownictwa. Na przykład na wysokości od ulicy Miłosza do ulicy Świętokrzyskiej. Fantastyczny projekt widziałem. Kolejny przykład, kiedy Białka zakręca przy
na wysokości ulicy Włókienniczej, kiedy Białka zakręca w dół w stronę ulicy Jurowieckiej, widziałem drugi fantastyczny projekt rewitalizacji rzeki Białej. Gigantyczne pomysły na to, jak tą wodę skupiać, zatrzymywać. Potworzone są strefy, które mogą być też plażą, kiedy woda się podniesie, te tereny będą zalewane. To wszystko są rozbiorniki retencyjne. Ta Białka, podejrzewam, x lat temu musiała tak wyglądać i dlatego nie mieliśmy tego, co mamy w tym momencie. Naprawdę, mój mały apel w tym momencie do miasta, miasto te plany ma. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze, ale teraz mamy przecież projekt rewitalizacji na ponad 100 milionów złotych, więc może czas na prawdziwą rewitalizację rzeki Białej, co spowoduje zatrzymanie wielu wód i na przykład nie będziemy widzieli takiej sytuacji, jak teraz w Sławnym, cytuję już doniesienia medialne, akwaparku przy ulicy Wierzbowej, który też de facto jest naturalnym polderem, bo tam ta woda wylewa i wylewać, podejrzewam, będzie. Kiedy zrewitalizujemy Białkę na wielu aspektach, tu się zgodzę z Panią, to co Pani powiedziała, chyba Pani, a propos meandryzacji rzeki Białki do Czukowskiego. No fantastyczny pomysł. Tylko trzeba iść dalej, żeby tą Białkę maksymalnie zderegulować, żeby jak najwięcej wody ta Białka mogła przyjąć. I niekoniecznie w jednym miejscu, tu się też z Panem zgadzam, żeby akurat nie na przykład w okolicach Państwa domów ta Białka wylewała. Nie, można doprowadzić i jeszcze raz podkreślam, miasto ma na to projekty, doprowadzić do takiego zderegulowania Białki, jednocześnie pilnując jej ram, żeby tej wody ta Białka nasza mogła przyjąć jak najwięcej. I to jest, podejrzewam, jakieś rozwiązanie naszych problemów, bo że tych deszczy nawalnych będzie coraz więcej, to jestem przekonany, że ich będzie coraz więcej i kwestią czasu jest kolejna nasza komisja w tym składzie, niestety ze zdenerwowanymi ludźmi tu siedzącymi w nas. Dzięki, tyle ode mnie. Pani i Pani. Mnie się nasuwa krótkie pytanie, bo tutaj i ksiądz, i tutaj pan obok powiedzieli o tym brzegu, tam wypiętrzeniu jednego z tych brzegów. Jak w ogóle przyspieszyć wydawanie pozwoleń, bo tutaj pani dyrektor tak mówiła, że będzie to trwało jakiś czas. Tak samo jest u nas, my też potrzebujemy w tej chwili różnych tam pozwoleń, na które tutaj dzisiaj rano na spotkaniu okazało się, że trzeba będzie czekać może 9 miesięcy, a może 2 lata. Natomiast no nie oszukujmy się, my tego czasu nie mamy, bo my doskonale wiemy, że w lipcu będziemy kolejny raz zalani. Pewnie Państwo również, jak tylko jakiś tam deszcz większy gdzieś po ulicy spadnie. My jesteśmy rokrocznie w lipcu zalewani w mniejszy lub większy sposób i po prostu no, zdajemy sobie sprawę z tego, że tak jak u nas do garaży teraz w maju pobiegało, nie wiem, kilkadziesiąt osób wyciągać swoje auta, gdzie no, na szczęście nie doszło do nieszczęścia, tak, ale mogło równie dobrze elektryka gdzieś tam nie wytrzymać i po prostu by się nam trupy, brzydko mówiąc, no, słały po tym naszym tunelu garażowym, więc tak naprawdę no, my czasu nie mamy, żeby teraz jakby te pozwolenia, dla nas jest po prostu sytuacja kryzysowa, tak myślę i tutaj u Państwa, bo zalanie, nie wiem, no, piwnicy, za chwilę będzie woda dochodziła do nie wiadomo jakich wysokości, tak, mogą być różne tragedie, także tak. Rzeczywiście ta regulacja Białki to nie był dobry pomysł, bo ja już jestem na tyle wiekowa, że pamiętam, kiedy Białka wylewała przy obwodówce, czyli Maczka, tam gdzie jakby na wysokości Gajowej Zawad, tam gdzie są te łąki, kiedyś co roku Białka wylewała. Tworzyły się wielkie rozlewiska. W tej chwili przy Gajowej są budynki i bloki, natomiast jeszcze po drugiej stronie jest trochę wolnego terenu. Czyli ten teren, gdyby odpowiednio zagospodarować, też mógłby przejąć trochę tej wody, która już by przez miasto nie płynęła. A jeszcze korzystając z okazji, bo chciałam zapytać panią dyrektor, dlaczego nikogo dzisiaj nie było na wizji lokalnej? A dlaczego nie? Przecież właśnie tu przyszło mi do Państwa powiadomienie, a to jest to u mnie to tyle wody, ale to już wiadomo. Sąsiedzi, można tak samo i nie pomocy, sąsiedzi wypuszczali wodę, siedzi tak, to jest nasz sąsiad nadzorował ruch, Tak, jeszcze raz.
A gdyby były prowadzone te strefy, które widziałem, to ta woda by była łapana na wielu różnych punktach. Ja, zwróćcie Państwa, wam rzeka nie wylewa. U nas normalnie przelewa się tyle przez... Szanowni Państwo, jeżeli ja mogę dalej prowadzić, tutaj mieliśmy taką... A jeszcze my jeszcze szeroka! Jeżeli Państwo pozwolą. Proszę, chcę pan, Państwo z tyłu tam na samym końcu. I pan, i powoli będziemy się zbliżać do końca. Pan jest mnie co tydzień, pan zapyta, znaczy pan jest mnie na każdej komisji, pan źle następny. Dobrze, proszę. Chciałbym również mieszkańcom Cedrowej stworzyć, że tak powiem, taką diagnozę i prognozę. Co możemy zrobić? Zaproponowaliśmy Państwu i wysłaliśmy do prezydenta, żeby pani znacie nasze propozycje zrealizowaliśmy. Ale jeszcze proszę zwrócić uwagę, że dwa lata temu, czy trzy, zostało, że tak powiem, projektem obywatelskim zrobione, no, dla mnie to trochę głupie rozwiązanie. Otóż ten mostek, który kiedyś był zniszczony, a teraz napełniony, zrobiono taką piękną opaskę. My to nazywamy opaską, chociaż jest to tak zwana ścieżka rowerowa piesza. Wyobraźcie sobie Państwo, że po co sobie ulewy, ta woda, która się rozbierała, ona nie mogła się cofnąć. Bo ta opaska, jak została zbudowana, ja taką potocznie nazywam opaską, miała ponad 60 cm głąb zjedzony drena, zbudowany, i ta firma wybuchła. I zastanawiam się, co to jest na początku. Oczywiście się okazało, że to jest projekt społeczności lokalnej, gdzie tak naprawdę mieszkańcy Cedrowej i Lębowej i innych ulic skorzystają może w 10%, a reszta to jest przejazd dla roweru, bo rozumiem, a społeczności, szkoła, boisko, praktycznie mamy to jest uzupełnienie. I proszę zobaczyć, że dopóki ta ścieżka będzie i nie zrobimy jakiegoś drenażu, gdzie tą wodę odpuści nam, to my zawsze będziemy zaleni. I będzie to woda stała. Bo ta woda będzie stała. A druga rzecz, ja akurat nie byłem w tym czasie, takiej traumy, co mi syn przechodził, nie przechodziłem, bo byłem za granicą, ale po powrocie, zauważyłem jedną rzecz, że my mamy pod swoimi żerewówkami potężne dziury, które są związane z tym, że tam jest instalacja gazowa i praktycznie dla ochrony środowiska prosiłem i nie wiemy, czy praktycznie pod tymi domami nie mamy pustek. Gdzieś tam się rozpłynęło to wszystko. To jedna rzecz. Po drugie zawiadomiłem, że jak fekalia się poruszały wodą gruntową, to istnieje epidemiologiczne zagrożenie. I poprosiłem, ponieważ mam wynotowane, to dzisiaj nie chcę nas listkami strzelać, ale nikt nie przyjechał, nikt od miesiąca, słuchajcie, tam się nie pojawił, żeby jakąkolwiek ekspertyzę, czy to jest toksyczne, czy nie toksyczne. Bo ja na przykład ostatnio zauważyłem, że co drugi dzień jakaś alergia, jak idę na podwórko, przy trawie coś robię, czy w ogóle. Po drugie, pryszcze jakieś wyskakują, takie wodne, my nie wiem, o co chodzi, prawda? Jeszcze sam badań nie zwróciłem, ale to jest lepsze. Ale to jest fair, że pani mi tak, przyjdźcie, później się pojawia straż miejsca, ja widzę i jadę po okolicy, pokazuję, a nie, tak robię. Dzisiaj mamy 13, a to było 14. A śmietnik cały czas jest. Posłuchajcie Państwo, to co na miesiąc. Wokół garażu lepiej dba się dzisiaj o środowisko. Ja jestem szatowa, ponieważ jestem też na stanowisku, że było, że ten Białystok nie był zaśmiecony, ale dzisiaj człowiek to słucha. Bo tak jak pani mówi, prąd może zabić, nas może zalać już nie krew, bo krew później zaleje, tak? A najpierw woda zaleje, a później krew. Dziękuję. Chciał pan z końca? Kolega najpierw. Andrzej Wiśniewski, jestem mieszkańcem ulicy Szerokiej, zapewne Państwu znanej. Nasz problem osiągnął już pełnoletność i jak w soczewce skupiają się tu wszystkie, prawda, Państwa wątki w tych licznych wypowiedziach. I kwestia, prawda, niezrozumiałych decyzji przy wydawaniu zgody na tą inwestycję, bez dostępu drogi, do drogi publicznej.
z taką infrastrukturą towarzyszącą, w której nasze piwnice teraz są bogate, prawda, w wyziewy z instalacji sanitarnej, prawda, i w chwili, prawda, jakiegoś ponadnormatywnego deszczu pojawia się nie tylko woda, ale również wszelkie dobrodziejstwo inwentarza. Tak jak Państwo powiedzieliście, woda nie płynie pod górę, ale akurat w tych miejscach, w których warunki te terenowe jednoznacznie na to wskazują, można było tego uniknąć. My nie możemy sobie poradzić z tym problemem, mimo tego, że stwierdzamy dużą dobrą wolę ze strony i władz miasta, i pana prezydenta, bo teren nie jest nasz, więc propozycje przebudowy, nawet co się mieści w jakimś tam lokalnym zmniejszeniu tych dolegliwości, nie może być zrealizowane, dlatego że właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa. Spółdzielnia mieszkaniowa, która sukcesywnie zabudowując teren Wysokiego Stoczku, powoduje, że ten zdolność absorpcyjna opadów przez ten teren maleje. Tym samym, prawda, wszystkie wody opadowe od ulicy Konstytucji 3 Maja w dół przez Swobodną, Łagodną i tak dalej spływają do nas. Próbowaliśmy orientować się, czy istnieją jakieś drobne inne możliwości pozbycia się tej wody, ale kwestie retencji tej lokalnej, drobnej, które wydają nam się jedną z kluczowych, jeśli chodzi o te nawalne opady, nie leżą w naszych możliwościach. Jakkolwiek, prawda, prowadziliśmy dosyć szeroko rozmowy. Spółdzielnia mieszkaniowa nie jest zainteresowana nawet, prawda, udostępnieniem terenu do terenu na inwestycje, zadanie celu publicznego, a w związku z tym mamy problemy ze skorzystaniem nawet z dobrej woli władz miasta, prezydenta i tak dalej. Że proszę Państwa, sytuacja u nas jest taka, że my od 20 lat dokładnie jesteśmy zalewani nie tylko w takich sytuacjach jak ostatnio, tylko każdego roku. Raz to jest 30, raz 40, raz metr. Z każdego roku. To dowiedzieliśmy się, wyłączając spod dewelopera, zagadywania na dewelopera kombinat budowlany, że granica naszej działki przebiega po podjazdach do garażu, w połowie podjazdów do garaży i po stopniach prowadzących do klatek schodowych. Taką zgodę pan mówi, że to jest przed 20 lat. Ja jeszcze dzieci nie wychowałam, one jeszcze tam mieszkają w tym mieszkaniu. Wydał Urząd Miasta, tak? I teraz prezydent Truskolacki dwa lata temu, kiedy dodatkowa spółdzielnia poblokowała nam parkingi, powiedział: okej, dosłownie, zrobiliśmy rzeczy globalne, były bardzo ważne, zajmiemy się lokalnymi, zarezerwujemy pieniądze na remonty. Nie można ich wykorzystać, bo ten kawałek drogi, który po naszych podjazdach, po naszych schodach do klatek schodowych przebiega, jest baciecze. I w tym momencie brakuje pieniędzy na to, żeby te 150 metrów drogi wykupić. Ale dlaczego nie? Proszę naprawiać błędy, tak? Błędy tego miasta. To nic, że ludzie się zmieniają, my tam mieszkamy. Ilość samochodów, ilość dobra. Oczywiście, że my już nic tam nie trzymamy w tych garażach po tych latach. Natomiast tak, każda ulewa, światełka w blokach, wszyscy się patrzą. Już iść po samochody, czy za godzinę? Ja przesadzam, ponieważ jestem kobietą, ale tak to, proszę Państwa, wygląda. Ja jestem problemem lokalnym. Tak jak kolega powiedział, te 3-4 bloki zalewane każdego roku od 20 lat można lokalnie ocalić nasze problemy, nasze zdrowie poprzez wykupienie tej ulicy i zrobienie tam porządnej kanalizacji. Oczywiście jest tam też łąka, którą pewnie trzeba, nie wiem, rewitalizować, czy robić zbiorniki retencyjne, nie wiem, co tam trzeba zrobić, coś pewnie można, ale przede wszystkim oddać ludziom to, co im się należy. Ja tylko uzupełnię, Państwo, jakkolwiek dokumentacja jest przebogata i Państwo na pewno też nią dysponujecie, natomiast padło takie stwierdzenie, że potrzebne są akcje ratowania samochodów. U nas nikt tych samochodów nie ratuje, dlatego że nie ma siły, która te garaże otworzy. Napór wody jest taki, że one muszą tam stać do czasu, aż ta woda nie opadnie i niektórzy w ten sposób mają okazję do wiele częstych zmian samochodów. Jakkolwiek z tym się łączą oczywiście duże problemy, dlatego że towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo chętnie sięgają do regresu, bo właściwie ktoś, prawda, jest
można przypisać jakąś odpowiedzialność komuś, bo są to sprawy w miarę obiektywne. Dziękuję bardzo. To tylko w tym jednym wypadku trochę optymizmu wobec obiektu. Po dwóch latach trudnych rozmów ze spółdzielnią mieszkaniową Bacieczki przynajmniej wyraźli nam zgodę i mamy zaprojektowane troszeczkę inne zagospodarowanie wód deszczowych, czy ten kanał, który biegnie po ich terenie i ten istniejący tam taki parking, z którego ta woda wpływa do państwa, do tych garaży. Ten kanał deszczowy udrożnimy, znaczy tu zwiększymy średnicę, bo ta średnica to jest tam rzeczywiście taka dla ich chyba pierwotnych potrzeb i przebudujemy, ukształtujemy na tyle, że z tego parkingu, z tej ulicy, przedłużenia ulicy Łagodnej, woda, która wpływała, zostanie zagospodarowana przez te kratki, które tam wybudujemy. Natomiast rzeczywiście państwo jesteście na granicy. Panie dyrektor, ale pan mówi o odcinku drogi, gdzie akurat naszych garaży nie zalewa. To jest odcinek przy dziesiątkach. My wiemy, bo korespondowaliśmy. Nie mówię o tym, co budujemy drogę. To nie ten odcinek, bo ten odcinek już rzeczywiście uzyskaliśmy zgodę na przekazanie tego terenu i tam, gdzie są te szeregówki. Tak. Tu budujemy pełną infrastrukturę i nawierzchnię tej ulicy Szerokiej. Natomiast mówię o tej części, która, no państwo macie też adres Szeroka, to jest teren cały, działka spółdzielni. Tam spółdzielnia, prezes wyraził nam zgodę na wejście z przebudową kanału deszczowego i jednocześnie odwrócenie tej powierzchni, która właściwie kieruje wody do państwa. Tutaj część tych wód, które płynie z przedłużenia ulicy Łagodnej, zabierzemy. Znaczy uda się, tak. Natomiast no, niestety rozmowy były przez prezydentów prowadzone też z prezesem, który, no to państwo macie tą informację. My zdajemy sobie sprawę z tego, że... Chodziło tylko o parkingi, tak jak się domyślam, bo chcą mieć na wyłączność. W momencie, kiedy jest parkingi, droga publiczna, są ogólnodostępne i tylko o to chodziło. Ponieważ ten problem ma naprawdę długą brodę, więc wiemy dlaczego. Natomiast dotychczas nie potrafię zrozumieć, jak można wyrazić zgodę na inwestycje na działce, która nie ma dostępu do drogi publicznej. Już pomijając, prawda, inne drobne kwestie typu niedostateczna odległość, prawda, od granicy działki, tudzież infrastruktura przynależna, która jest dwa razy inwentaryzowana przy dwóch kolejnych inwestycjach. No właśnie. Blok jest z 96 roku, to już był czas po rewolucji. To w 96 roku to chyba Jurgiel. Panie przewodniczący, ale pan nie może tak nas traktować, że to, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. My płacimy podatki, użytkowanie, wieczyste. Nie znajdziemy dzisiaj winnego, nie jest to cel tej komisji. Jeżeli ktoś chce szukać winnego, to naprawdę to nie jest mój cel. Szkoda mi czasu na szukanie. Ja nie chcę winnego, ja chcę znaleźć rozwiązania konkretnych problemów, konkretne pomysły. I po to tu przyszło. Zrozumiałe, panie przewodniczący, zwłaszcza, że organa ścigania też nie były skłonne, żeby się tym problemem zająć. Gdyby tak dociekać przyczyn, na których tak się stało, to naprawdę przychodzą na myśl jakieś spiskowe teorie, których lepiej chyba nie użyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tam pani. To będzie pan, to będzie ostatni głos, bo niestety czas. Nie, ja z pierwszej Adrii z Zapolskiego. My jesteśmy... Nasze działki są położone przy pierwszej armii Wojska Polskiego od tysiąclecia i tam jest po prostu masakra, co tam się dzieje. Bloki zostały pobudowane w górze, w ulicy i wszystko leci do naszych posesji, aż do domu. I nie ma ani jednej deszczu z tak samego. Proszę bardzo, żeby państwo mogli, pozwolę pani mówić, bo ja nie słyszę. Ulica jest pobudowana jakieś 10, może 15 lat temu. Nie ma żadnej deszczówki. I wszystkie ścieki, wszystko płynie do nas na pierwszej armii Wojska Polskiego 13. 13, 13, 31, 15. To tam przy komisie, tak? Tak, tak, przy komisie. Tak. Czy to jest ta Polska? Tak, zalewa te światła.
przy tych nawałnicach jest ponad metr wody. Do domu to wejść nie może. Tak, to jest wąska. O, mogę, możemy nawet pokazać zdjęcia, jak to wygląda w domu i na to zgłoszę. Strasznie, od godziny 10 do godziny 6 do 5 rano pompuje po prostu wodę. Ostatni głos pan. Jeszcze tego rodzaju pipa, które złożone. Pod tym pismem podpisało się 245. To nie jest problem jakiś wycinkowy, proszę zrozumieć. To reprezentuje pewną grupę osób. Na tych ulicach jest problem też taki, że szkody, jakie zaistniały, to nie tylko dotyczą domów, ale również chodnika, jezdni. Proszę mi powiedzieć, kto się zajmie naprawą zniszczonej, częściowo zniszczonej jezdni, chodnika? Są przecież były podmywane posesje. Kto się tym zajmie? Kto jest odpowiedzialny za sprawdzenie tego stanu? Bo mimo tego pisma nikt się nie zainteresował tym. Więc jak to możemy ustalić? No bo ktoś musi się zainteresował się z panem w stanie obiektów i konkretnych powiedzieć, bo ktoś też przedstawił mi przyjęcia, a także widzę ilość spraw, ale to widzę, że też te sprawy nie są świeże. Z całą pewnością tak. Ja bym może tak trochę kończąc jeszcze. Jeszcze jedna kwestia, bo są też te nowe budynki, które są podłączane cały czas do tej istniejącej kanalizacji. One tu rozwiększą potem wody, tak jak mówię. Wybudowane nowe drogi, to jest normalna rzecz, że miasto się rozbudowuje, podłączenie do kanalizacji budowej powoduje dalsze dolewanie. Czy ktoś może przeliczać, jak to można ograniczyć, bo to będzie powodowało zatapianie ulic, posesji, domów. Więc ta kwestia powinna być wzięta pod uwagę. Nie chciałbym, żeby miasto objęło stopniowo opinię, że rządu deweloper. Zgoda się, że tak to zaczyna wyglądać. Szanowni Państwo, ja w imieniu komisji proszę o zapisanie kilku pytań, na które byśmy na pewno chcieli otrzymać odpowiedź. Pierwsze moje pytanie to jest, czy są w okolicy ulicy Kijowskiej. Pan radny ma też W tej chwili jakieś aktualne pozwolenia na budowę lub też czy jest procedura wydania pozwolenia na budowę jakaś wszczęta? Jeżeli tak, to prosimy o informację do departamentu. Znajdzie go. Moje pytanie tak właściwie nie wiem, czy to pan zrekę, czy ta procedura da się powstrzymać. Bo uchwalając plan, wiem, że można zawiesić, ale czy jeżeli jest wydane pozwolenie, czy faktycznie jest jakaś rozbieżność pomiędzy tym, co jest faktycznie a to w projekcie. Jaki byłby koszt ewentualnie dzisiaj gruntownego wyróżnienia, pogłębienia, nie wiem, to tutaj już raczej do departamentu na środowisko. Co z naszą rzeką białą można zrobić? Ale koszt od razu, jak powiem, nie jest na stanie potwierdzić, zanim pozostaną na Nie, ja mówię już o tej technicznej dokumentacji, tak chyba. To jest kwestia oczyszczenia tej miary, bo na chwilę obecną, po tym, co jest, to jest tam jeden zbiorowisko śmieci i brudu. Tutaj o oczyszczenie to bardzo proszę bezpośrednio do mnie. To będzie, jakby Państwo pozwolili mi sformułować wniosek z komisji, to ja bym chciał. Dziękuję. Chciałbym także prosić o sprawdzenie stóp ziemek. Znakomicie, panie przewodniczący. Prosiłbym o przekazanie
komisji, jeżeli jest taka dokumentacja, do zapoznania się postęp takiego jest. Chciałbym zapytać o Maczka 30, zabudowanie rogu. Czy faktycznie istnieje tam nielegalne zabudowanie rogu? Jaki jest stan w tej chwili tych rogów i czy są jakieś procedury nadzoru budowlanego prowadzone w celu rozbiórki? Kiedy jest planowane sprzątanie rzeki Białej? No i prosimy o jakąś analizę ewentualnie sytuacji na ulicy pierwszej armii Wojska Polskiego. Jak tam wygląda dzisiaj sytuacja wody. Ale to już mówię na kolejną komisję, to się wszystko nagrało. Dobrze. Czy znana jest sytuacja, problem zalewania ulicy? To jest pytanie. Ja bardzo się cieszę, że ruszą te prace. Mam pytanie, kiedy ruszą pracę? Kiedy ruszą pracę przy ulicy Szerokiej? Proszę powiedzieć, kto i w jakim stopniu odpowiada za projekt ulicy Kujawskiej i Pomorskiej, wadliwy projekt i kto w jakim ułamku realizował inwestycje tychże ulic. W jakie miasto, w jaki deweloper i proszę właśnie o rzetelną odpowiedź. I jeszcze mam pytanie jedno. Czy jest możliwe poszerzenie i wyżłobienie koryta, także zrobienie meandru w gminie Rzeki Białej na wysokości płatki przy ulicy Świętokrzyskiej, ażeby uzdatnić swój Rzeki Białej w tymże miejscu. Przyspieszyć. I to może może przegłosujmy to? Ale woli zatrzymuje. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za przybycie. Ogłaszam przerwę. Sprawy różne w następnym.